Witajcie kochani, dzisiaj w takim małym skrócie chciałam powiedzieć co nieco o moim akwarium. Oczywiście jestem chora, już chyba drugi tydzień, ale to mniejsza z tym. W moim akwarium, tak jak wy ostatnio mówiliście, po prostu to jest coś takiego jak jest lato i są problemy. Kurczę, teraz już naprawdę już jest prawie jesień. Te problemy naprawdę uciekają, znaczy się gubią się, glony mi znikają pomału. Na szybach pyłu jest coraz mniej. Także jest coraz lepiej. Korzeń zrobił się piękny, czarny, jak widać. Chociaż bałam się, że to nie będzie taki korzeń, jak ja chciałam. Że to nie będzie taki korzeń, wiecie, taki amazoński, ala, nie? Bo wiadomo, że nie chciałam jakiegoś kurde brązowego, tylko chciałam, żeby ten korzeń po prostu miał kolor czarny, ale znajomy mnie właśnie przekonywał, że ten kolor jednak taki będzie, jak ja chcę. Także jest ok. Co tu poza tym? Jak widzieliście na początku w filmiku, pokazała się krewetka jedna. Tak, jedna. Znaczy się może jest więcej, nie wiem. Ale jedną widuję dość często. No, czy tak często, może nie, ale przeważnie przy budynkach wody, kiedy ta woda jest podmieniana. I wtedy właśnie ta krewetka sobie wychodzi na spacerek. Planuję w przyszłości kupić troszkę więcej tych krewetek. Po prostu to akwarium jest takie dla mnie, no... Wiecie co? Ja nie czuję tego spełnienia jeszcze w tym akwarium. To jeszcze nie jest to, co ja bym chciała. A wiecie dlaczego? Dlatego, że tu mi brakuje takich ryb, które ja uwielbiam. I troszkę tu mi brakuje właśnie tych ryb. I to jest najgorszy problem, dlatego że... strasznie lubię bocje, lubię skalary, lubię jakieś piskorzowate rybki, tak? A ja w tym akwarium za bardzo nie mogę takich mieć, to znaczy nie mogę. Mogę, no ale jeśli już tak chciałam, żeby to była ta akwarium amazońskie, wiecie, ale amazońskie, wiadomo, tam coś tak jest podobne do tego na przykład, nie? Wiadomo, że tu amazońskie tu nie będzie w życiu. Ale tak podobne, no i tak jakoś jest. Na skalarów nie mogę mieć, ponieważ mam za małe akwarium, 20 litrów, 112 tutaj za mało. Także pozdrawiam was serdecznie w takim małym skrócie i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!